Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy omawiać mszał rzymski. Bardzo Was zapraszam. Dlaczego mszał? Po prostu jest to księga służąca kapłanowi do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Mszał rzymski dla diecezji polskich zawiera ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego i tutaj już na początku każdego i każdą z Was zapraszam do tego, by przeczytał to wprowadzenie. Można je zakupić w formie małej książeczki bądź przeczytać na ordopalotyni.pl. Następnie mamy kalendarz roku liturgicznego, który zawiera wszystkie uroczystości, święta, kolejności, która uroczystość jest w pierwszej kolejności, wszystkie okresy roku liturgicznego, a także uroczystości, święta oraz wspomnienie świętych. Następnie mamy formularze okresu liturgicznego, czyli po prostu wszystkie antyfony oraz modlitwy, jakie słyszymy w każdej mszy świętej. One są ułożone zgodnie z okresem, jaki następuje w ciągu roku liturgicznego, a więc od Adwentu do uroczystości Chrystusa Króla Jedynego i Najwyższego Kapłana. Pierwsza taka mała zakładka to są obrzędy mszy świętej, a więc obrzęd wstępny, to znaczy to wszystko, co zaczyna się od znaku krzyża, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz pozdrowienie kapłana, czyli Pan z Wami. Druga zakładka jest to liturgia słowa. Następnie mamy liturgię eucharystyczną, która zaczyna się w momencie przygotowania darów eucharystycznych, czyli w momencie, kiedy kapłan ofiaruje chleb oraz wino. Kolejna rzecz to jest duża wstążka, a więc w tym momencie już mamy prefację. Prefacje też są podzielone chronologicznie, czyli od okresu Adwentu po okres Wielkanocy oraz prefacje również zawiera wszystkie prefacje obrzędowe, prefacje na uroczystości, święta, prefacje ślubne, pogrzebowe. Tu następnie mamy w kolejności modlitwy eucharystyczne, a więc kanon rzymski, czyli pierwsza modlitwa eucharystyczna, dla mnie najpiękniejsza i najstarsza. Następnie mamy drugą modlitwę eucharystyczną, trzecią modlitwę eucharystyczną, czwartą modlitwę eucharystyczną, piątą modlitwę eucharystyczną, pierwszą modlitwę eucharystyczną o tajemnicy pojednania, drugą modlitwę eucharystyczną o tajemnicy pojednania. Następnie mamy trzy modlitwy eucharystyczne z udziałem dzieci. Po tych trzech modlitwach eucharystycznych mamy obrzędy Komunii Świętej, czyli to wszystko, co jest po doksologii, czyli przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. A więc wezwanie kapłana do tego, byśmy wszyscy rozpoczęli Ojcze Nasz. Następnie mamy obrzędy zakończenia oraz uroczyste błogosławieństwo. W kolejnej części tego mszału są formularze własne o świętych, a więc te formularze tych świętych, których w danym dniu przypada wspomnienie. Następnie mamy wszystkie formularze mszy świętych obrzędowych, msze za zmarłych oraz msze w różnych potrzebach danej społeczności bądź ludu. Na samym końcu, dla ułatwienia dla Pana Kościelnego oraz kapłanów, znajduje się
spis treści, po to, by łatwo można było odnaleźć to, czego potrzebujemy. I na koniec, jak mam poprawnie założyć mszał, żeby ułatwić, a nie utrudnić księdzu sprawowania mszy świętej? Po prostu. Pierwsza duża wstążka zawsze jest na formularzu mszalnym. Aktualnie mamy 18 niedzielę zwykłą. Druga wstążka szeroka jest zawsze na prefacji, jaka w tym dniu ma być odczytana bądź odśpiewana. Druga wstążka najczęściej jest na którejś z modlitw eucharystycznych. Na drugiej bądź na trzeciej. Ja lubię osobiście w tygodniu odprawiać trzecią modlitwę eucharystyczną. Pozostałe wstążki można schować, składając je do dołu. I tak oto ułożony mszał rzymski dla diecezji polskich jest ułatwieniem dla kapłana sprawującego mszę świętą. I to tyle w naszym piątym odcinku liturgii od Zakrystii. Lajkuj i subskrybuj. Szczęść Boże!